dobry Państwu, Grzegorz Kowalczyk. Zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash. 16 sierpnia we wsi Radzimowice po raz drugi odbyła się impreza plenerowa pod tajemniczą nazwą Świat Kultur. Nawet deszczowa pogoda nie popsuła planów mieszkańcom Radzimowic, którzy jak zawsze z pełnym zaangażowaniem przygotowali całą uroczystość. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał sołtys Wiktor Urbańczyk, witając wszystkich zgromadzonych gości. Bogaty program, będący zapowiedzią wydarzenia, nie zawiódł nikogo. Tytułowy Świat Kultur znalazł odzwierciedlenie w licznie proponowanych wystawach, pokazach, prelekcjach, a także w muzycznych punktach programu. Przygotowane atrakcje spotkały się z aprobatą odbiorców. Można było wsłuchać się w śpiewaną poezję sakralną, koncerty muzyki klasycznej, pieśni czesko-polskie oraz popląsać przy dźwiękach zespołów Echo i Bolkowianie z Bolkowa. Nieco inny charakter muzyczny oddał zaproszony na tę uroczystość Jacynty Ignatowicz, prezentujący między innymi grę na liście. Spośród szerokiego wachlarza różnorodności, co stanowiło ideę tego spotkania, można było wziąć udział w orientalnych pokazach form tai chi oraz kosztować potraw sushi przygotowanych przez przybyłego z Japonii Shinya Omura. Nie obyło się także bez wykładów o tematyce prozdrowotnej. Jak na Radzimowice przystało, cała impreza miała unikatowy, niepowtarzalny charakter, którego atmosfera nieustannie oddaje specyficzny klimat tego miejsca. W minioną sobotę we wsi Mysłów odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Mysłowa. Cała uroczystość odbyła się w świetlicy wiejskiej. Po otwarciu imprezy i przywitaniu zgromadzonych gości przez sołtysa wsi Wiesława Rogdosza od razu przystąpiono do zabawy. Rozpoczęto od loterii fantowej, z której dochód przeznaczony jest na nagłośnienie miejscowej parafii. Konkurs trwał kilka godzin i został zakończony losowaniem atrakcyjnych nagród głównych. O oprawę muzyczną zadbały jak zawsze aktywne zespoły ludowe z Bolkowa, Echo i Bolkowianie. Cała impreza była urozmaicana różnymi konkursami, grami i zabawami zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zwieńczeniem przedsięwzięcia była zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu Duo Split. Wakacje to wytężony okres pracy dla pogotowia ratunkowego. Załoga karetki nie tylko ratuje ludzi, ale również prowadzi prezentacje oraz szkolenia. Pokaz wyposażenia karetki oraz zasad reanimacji zaprezentowali ratownicy pogotowia ratunkowego mieszkańcom Chełmska Śląskiego. W środowy poranek ambulans przybył do parku, aby mieszkańcy tej miejscowości mogli zobaczyć, na jakim sprzęcie ratowane jest życie oraz aby mogli przypomnieć sobie podstawowe zasady udzielania pomocy przedmedycznej. Organizatorem akcji było pogotowie ratunkowe oraz szkoła podstawowa w Chełmsku Śląskim. Środowa lekcja była jedną z pierwszych odbywających się na terenie gminy Lubawka podczas tegorocznych wakacji. Pomysł jest kontynuacją zajęć, które prowadzimy w szkole w ramach akcji Ratujemy i Uczymy Ratować. Dzieci w klasach nauczania początkowego już od pierwszej klasy właściwie uczą się, jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Między innymi resuscytacja, ułożenie prawidłowe poszkodowanego, wezwanie prawidłowe karetki pogotowia. Mamy jednak wakacje. Tak, i w związku z tym, że w Chełmsku tak mało dzieje się dla dzieci, postanowiłam zorganizować taką akcję, żeby dzieci po prostu nie zapomniały, a wiadomo, wakacje to również okres, w którym no, najczęściej zdarzają się różne wypadki, żeby dzieci wiedziały i przypomniały sobie, jak należy zachować się w takiej sytuacji. Ile trwać będzie to szkolenie dzisiejsze? No około 2 godzin. Mamy zarezerwowaną właśnie karetkę dzięki uprzejmości właśnie wojewódzkiej stacji, która nam udostępniła na dzisiejsze zajęcia właśnie karetkę. Dzieci przysłuchują się z zainteresowaniem, oglądają sprzęt. Tak, bardzo, bardzo ciekawi ich to. Zresztą kiedyś obiecałam im, że taka akcja będzie, więc cieszę się, że przybyły tak licznie, mimo że wakacji, wczesna godzina poranna jeszcze dzisiaj, przedpołudniowa. Jakie następne szkolenie? No to już w szkole. To już w szkole się spotykamy na takich zajęciach.
Ratownicy, którzy na co dzień pracują na terenie powiatu, pokazują swoją pracę nie tylko mieszkańcom, ale również prowadzą zajęcia z ratownictwa medycznego dla służb mundurowych, między innymi dla policji oraz straży pożarnej. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash. Do widzenia.